byliśmy tu wczoraj, ale dzisiaj przechodzimy, jedziemy na osiedle, więc sprawdzimy przy okazji, jak już tu jesteśmy, ale nic się nie zmienia, widzę. Nie, no samochody stoją. Samochody to są te, co stoją do biurowca. Myślisz? Oczywiście, że tak oni się tu darmowo parkują. Aha. No ale nie, to nie samochód z tyłu. Tu pewnie kontener pusty będzie. Znowu. Nie miał kto tego wrzucić. No. Zabiorą pusty. No niestety. Idziemy tam zobaczyć? Gdzie? Tam czy ktoś coś jest rzeczywiście niska? Zobaczyć. Chyba jakieś tam to stało ostatnio. Ostatnio stało. Coś jeszcze. Stoi teren budowy. Jasne. No jest. Tam jest jeszcze otwarte, więc ktoś jeszcze. Napierno to, ale tutaj jest na parterze wszystko spomurowane. Mhm. Ktoś jeszcze mieszka. Dodać wychodzę. Widzisz, wszystkie okna są pomurowane. No. Jakieś takie, tam są jakieś pozawalane komórki. A tam w ogóle to co to jest mur, ten co tam jest po drugiej stronie i dziurki. No. No dobra, to idziemy. Przykry widok. Tak, jesteśmy na osiedlu i są meble. No bo co, zawsze są meble. O kurwa, pisy. Coś się znajdzie ciekawego? Pokażcie kontenerki, coś. Nic nie ma. No, tu stało, szczerze powiedziałem. A tu są opakowania po kasetach, patrz, magnetofonowych. O! C60. No. Tutaj jakiś wężyk od pralki jest wrzucony chyba tam. Widzisz? Pod tym. Aha, jest widzę, no. Do papierów, tak? Papier. To są papiery. Papier. Będziemy się przejść dalej. O, to też jest kanterek, tak. Też kanterek, no. No, z rowerem. Tak. Meble znowu. Meble znowu. No. Tapicerowane. Poduszka, czy co to może być? Worek z liśćmi? Nie, poducha. Nie wiem, właśnie. Poducha. Nie ma nic, śmierdzi z tego. O, słuchawki. Wycisające, to chyba nic z nich nie będzie. Nie są. Nie, to nie ma sensu. A by była chyba lampka. Widzisz? A, no, ale to nie będę tego sięgał. Nie? Nie? Łapką nie sięgamy? Nie, daj sobie spokój, tak. No dobra. Tak nadziejną. Mamy taką lampkę, to świeci beznadziejnie, bo to ma stare LEDy. Tak, jeszcze to okrągłe takie. Takie te wyprzuszone. LEDy. Meble. Wszędzie będą ludzie i taką trójdupę. A tu było jakieś kuchenne. Rewolucje. Chociaż widno jest. No, ale nic nie ma. Ale nic nie ma. Bucioki podarte. Meble tutaj. Okna tam chyba są jakieś takie grube. Ale kolor. Meble. A i tam jeszcze jakiś zbijany regalik. Szafka dziwna. Dziwna szafka, no. Jakaś taka składana, jakaś rozkładana, dziwne cudowki. Dziwne. Tylkoż od tyłu zaszyliśmy tym razem. Liście. W koszu leżą liście, ale zajebiście. Papiery otwarte tym razem, nie zamokły. Świeżo nawrzucane. Nie wiem. Nic. Kurde, nie ma żadnych dekoderów tym razem, nic tutaj. Nic, no. Chodź, idziemy tam. Dobra. A, tu jest od razu w pobliżu. Następny. Co to tak pomyślał, żeby jeden obok drugiego bez sensu. Ale i tak oba pełne. Oba pełne różności. Same śmieci. To słyszę. To słyszę. No, no i z pojemników farby jakieś. No. Ale nie bieramy. To na dole jak filtr wygląda, widzisz? No. Szkle to pewnie szkło. Tu też jest zresztą czarny na szkło tym razem.
Przymknięty. Kolorami się sugerować nie można, bo czarny to na szkło jest tym razem. Tak, zielony był na coś też. No, tak, zielony jest też na zmieszane u nas chyba. A normalnie jest na szkło. A czarny na zmieszane, a tu na to, więc cały świat. Tam gdzieś leży ten fragment shootouta, co nie? Chcemy to zobaczyć? Jeszcze? O Jezu, rzeczywiście jest. Shoot outa. Tylko tyle zostało. Tylko tyle. O rany. Jest tak ostro cofał, że coś dużego. Silni takim... wyciągnęli. No. Niech ich chuj. Sama rama została. To fragmencik tylko. Sama rama została. No, ale jeszcze serwo zostało tego... no... pompy hamulcowe chyba. No tak. Filtr. Jakiś? Albo siłowniczek. Jeszcze pedał jest. Hamulca. To to był amerykański. Nie amerykański, Anglii. Jest, znaczy dobra, no. No. To miałem na myśli, bo po tej stronie są faktycznie. Tylko go pocięli pewnie. No. Niech robię to zdjęcie. Tak, chyba szklany. To to jak te czasami reklamowali któreś te Samsungi szklane, czy jakieś tam. No i to chyba się to... zbiło. O, dość mocno potłuczono. Jezus, kochany. Ale ktoś ją demolował. Ty, tam jest wiatrak od komputera, tam w dobra, wiatrak bierzemy. Chyba do zasobów to nadal jest, opony są bez felk, płyta mieć dużo, a przyczepę by chyba mieć, żeby to władować. Sprawdzić co tu mamy. Mamy tutaj rzeczy, żeby świecić te lampy. Cudów nie widzę. No. Drobiazgów dużo. Dużo różnych drobiazgów jakichś takich. Ktoś coś sprzątał chyba. Znowu. Jest, znowu nie mam. Mam łapę, daj mi. Mamy łapę. Mamy łapę, w końcu ją wzięliśmy. Nie wiem, co to jest. No, jakieś takie coś dziwne, jakieś elektroniczne. Tak, coś tu miało, jakieś elektromagnesem może było, albo rezystorem chyba takim. Nie chcę tego. Nie przyda się. Zabawka. Aha, fajna. Potrzebna w sumie nam? Nie wiem, raczej niekoniecznie, ale zabawki się źle sprzedają. Zabawki się ogólnie źle sprzedają, ale wystawić za złotówkę w licytacji. No to można spróbować. O jest to łapa, zobacz. No ona nie jest do zebrania. W ogóle ta buda to jest w ogóle odlew jakiś aluminiowy, tak naprawdę. Tak? A jest, dobra, to jest znal pewnie, bo samochodziki są ze znalu często. Ta łapa nie jest do grzebania, tylko do wyciągania w sumie, wiesz, więc... Można grzebać w tą stronę, tak po zdjęciu, w odwrotnie. Tam jest pusto, tak? Tutaj jest coś w tym metalowego. Termos. Chyba. Kubek taki. Kubek taki termiczny. Bierzemy, bo to wstał. KGHM, o. Tu jest jego dekiel. A dekla jest niepotrzebny, bo nie. Dekiel będzie... Tu kubek pójdzie i tak na złom. To jest jakiś pojemnik, nic tu nie ma więcej. Nie grzebię za głęboko, bo... Jest to? Nie. No tu chyba już więcej nie da, więc... Nie widać. To zobaczymy w tym na zewnątrz tutaj. Jakiś namiot był, albo coś tam w stylu. Mhm.
jakaś plandeka. Plandeka, tak. Dobra, tu nic nie ma, więc możemy tylko iść w tą stronę, tam na rogu jest jeszcze jeden. Tutaj schowam sobie. Rzucimy okiem. Tam jest stoi. Gdzie? O, gar stoi. Tutaj. Plastik obłożony jakimś metalem. Aluminium. Bieramy aluminium. To ja amelinium, ty to nie pomalujesz niczym. To specjalną farbę trzeba. Jakoś to tak szło, co nie? O, faktycznie jest taka. Ktoś się nas wysikał chyba. Też takimi rozkładającymi się liśćmi w ogóle. To jest gar. Jeremy gar? Nie. O ty, aluminium chyba. To chcesz brać? Amelinium. Albo stal. Nie, trochę uciapany. A nie, stal. Stal? Stal chyba, nie amelinium, stal nie rdze. Dobra, nie biorę. Nie będzie mi, ciężko będzie mi taką stal wysłać. Ale to też nie jest. Ciężko to będzie wysłać, profil. A u nas policzą jak za zwykło. No, to jest lepiej. Tu nic nie ma, tak? Coś wisi w ciuchu. Taka ciekawostka. Znak, że ciuchcia. No dobra, no okej, okay, dobra, znak, bo są tory. No ale tory... Oto te tory. Tak. Tak, tutaj raczej ciuchcie nie pojedzie, ale z obu stron znaki są. Dobrze, że jeszcze stopu nie ma i policja tu nie staje i nie łapie tych, co się nie zatrzymają przed przejazdem. No, taka sytuacja. Zawsze jak to widzę, to myślę, że stoi jakaś ramka metalowa, szkielecik. Dalej jest tutaj ta pranka. Aha, czyli nikt nie wywoził lustro. Technikach coś ciekawego, chociaż nie stało. Tutaj są jakieś takie pojemniki różne. Plastikowe. Nic nie widać szczerze, ale daj mi łapkę, abyś mógł. Sięgnięcie tam pod spodem jest. Tak się zagłębiła jak w tance. Zobaczymy po myszce. A, myszce, dobra, puste. No, chyba tylko pudełko puste. Nie wiem, czy jak nie będziemy wracać po tą stronę, żeby sobie mieć pudło na wysyłkę. Wiesz? Ekspresu, tak. Ekspres, tak, ekspres. Jakiego ekspresu? Boomboxa. Dobra, boomboxa. Kurde, mi się mylą ekspresy i boomboxy. Tu coś było. Ale puste pewnie. Pewnie głupie. Pudełko po głupę. No jak sobie. Stolik. Znowu przybywa wszystkiego. Lustro. Lustro. Nic ciekawego. Nie ma, tylko jest zrobiony bajzel jak nie. No. Nie ma nic ciekawego. To co było, to były. Nie zmieszczą się. Nie mieści się, dlatego tak stoi. Widzisz? No. No tu nie wiem, czy jest inny na szkło. To trochę wada tego, że, wada, że to jest na szkło takie, są tylko jest. Takie. No. Powinno być nie na szkło, tylko na butelki. No, no dobra, to tu wiem, tam nie zagląda. Ktoś tam przegląda. Rzucimy okiem, tam jest pewnie zamknięty. Oczywiście, no żeby im nie ukradli śmieci. No. No. Te puszki tak jak leżały, tak leżą. Nie. Dziwne.
Leci samolot. O, leci. Nic nie ma niestety. Nic się nie zmieniło. Tu się czas zatrzymał na razie jakoś tak. A kiedy tu byliśmy ostatnio? Niedawno w sumie. No. Chujnie, idziemy. A, ktoś jest w środku. Grzebie jeszcze. Jest? Aha. Jest, kurwa. Idziemy. Grzebie ktoś. O, ładny zachód słońca. Są małe kurwa. Takie płaskie, co nie? Są one takie płaskie właśnie. Już to nie wiadomo, czy to do czegoś nada. Ewentualnie, żeby zrobić z dwóch coś takiego, nie? Mhm. Jak myślisz? No chyba trzeba będzie tak kombinować. Bo nie ma sensownych. Nie ma sensownych kudeł, więc tak trzeba by to kombinować. No. To też było pudło. Duże. Duże. Ale za duże. Ta paczka ma dwie duże. No, no, jest wielka. Co tu, samolot był? Nie wiem, ale... Ucini. W środku, że to jest takie ciężkie. Papiery napchane pewnie. Lepiej. Patrz, co tu jest. Jak se segregowali, kurwa, niech ich chuj. Ja tylko powiedziałam. Plastik. Patrz. Plastik tam. Patrz jak posegregowali. Zobacz. To papieru. Przyświeć mi tu jeszcze, bo tu są jakieś rzeczy. Zabawki w ogóle, jakieś rzeczy, prawda? O, zobacz. Ta dziwna sprężyna tu jest. Zachodząca sprężyna. No, gdzieś przełożymy, bo to jest przecież plastik. Debil. O! Cymbałki. Cymbałki. Na półkach, ciekawe. Tam są jakieś książki. Tam tu są chyba śmieci rzeczywiście pudło. Segregacja czy Polska dosłownie w tym, z tego, w tym sensie. Nie. Czekaj jeszcze. To jest od lodówki coś, nie? Mhm, tylko tak. Ale pusty. Nie ma nic. Czym tu? Tutaj też jest segregacja po polsku. Pudło mogło pójść do pudeł. Spokojnie mogło do papierów. No. Czyste, suche mogło pójść. W kupę. A tu same też śmieci takie. Typowe. Typowe takie śmieci. To idziemy do domu. No, chyba, że coś będzie koło nas, to jeszcze się dobrze.